Początek roku na rynku ropy naftowej był całkiem niezły. Cena ropy raczej wzrosła i w zasadzie otarła się o poziom 70 dolarów za baryłkę. Przynajmniej w przypadku tej europejskiej ropy naftowej typu Brent. W przypadku amerykańskiej ropy WTI taką barierą górną okazała się okolica 66-66,5 dolarów za baryłkę. Jeśli chodzi o perspektywy na cały 2018 rok na rynku ropy naftowej, to w zasadzie są one optymistyczne dla kierowców, a mało optymistyczne dla producentów ropy naftowej. Obowiązuje porozumienie naftowe podpisane przez większość krajów OPEC oraz niektóre kraje spoza kartelu, w tym Rosję. Te kraje narzuciły sobie limity produkcji, jednocześnie Stany Zjednoczone znacząco zwiększają produkcję i to się raczej nie zmieni. Już teraz Stany Zjednoczone na początku 2018 roku wyprzedziły Arabię Saudyjską i dotarły na drugie miejsce pod kątem największej produkcji ropy naftowej na świecie. A według najnowszych prognoz produkcja ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza ze skał łupkowych, będzie nadal rosnąć. Perspektywy wzrostu produkcji ropy naftowej na świecie oczywiście oznaczają, że potencjał do dalszych wzrostów notowań ropy naftowej jest już ograniczony. Zresztą już pierwszy kwartał pokazał, że notowania ropy naftowej nie mają siły do dalszych wzrostów. To może oznaczać, że dalsza część 2018 roku będzie albo upływała pod kątem stabilności cen, pewnego uspokojenia na tym rynku, albo nawet pod kątem spadków notowań ropy naftowej.